Czujesz, że sezon przeziębień zbliża się wielkimi krokami? Chcesz wzmocnić swoją odporność bez sięgania po leki? Kluczem może być to, co codziennie kładziesz na swój talerz. Codzienne wybory żywieniowe mają ogromny wpływ na działanie twojego układu odpornościowego. Dzięki odpowiedniej diecie, bogatej w witaminy, minerały i składniki bioaktywne, możesz naturalnie wspierać swój organizm w walce z wirusami i bakteriami. Co jeść, aby twoje ciało było gotowe do walki z infekcjami? Podstawą jest oczywiście jedzenie warzyw i owoców. Ale nie byle jakich. Najlepiej wybierać sezonowe produkty, które są pełne witamin i składników odżywczych. Marchewka to skarbnica beta-karotenu, który wspiera zdrowie skóry i błon śluzowych, będących pierwszą linią obrony przed infekcjami. Buraki natomiast dostarczą cenną witaminę C, wzmacniającą układ odpornościowy, a także związki antyoksydacyjne, które pomagają zwalczać wolne rodniki. Pietruszka i seler to z kolei nieocenione źródła chlorofilu i witaminy K, które wspierają zdrowie układu krwionośnego i odporność. Czosnek i cebula to prawdziwe skarby natury. Oba te warzywa mają silne działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, co znały już nasze babcie. Regularne spożywanie surowego czosnku może zwiększyć odporność organizmu na infekcje, a jego aktywny składnik, alicyna, działa jak naturalny antybiotyk. Możesz dodać go do sałatek, past kanapkowych, a nawet do rozgrzewających zup. Cebula, dzięki zawartości związków siarkowych, wspomaga oczyszczanie organizmu i działa jak naturalny środek wspomagający walkę z infekcjami. Nie zapominaj też o kiszonkach. Kiszone ogórki i kapusta to doskonałe źródła probiotyków, które dbają o zdrową florę jelitową. A to właśnie jelita odpowiadają za większość reakcji immunologicznych w naszym ciele. A co powiesz na odrobinę miodu i cytryny? Te dwa składniki mogą stać się twoimi codziennymi sojusznikami w walce z wirusami. Miód, szczególnie surowy i niepasteryzowany, ma silne właściwości przeciwbakteryjne, działa kojąco na gardło i wspiera regenerację układu odpornościowego. Cytryna z kolei to bogate źródło witaminy C, silnego antyoksydantu, który wspomaga produkcję białych krwinek odpowiedzialnych za walkę z infekcjami. Dodaj te składniki do herbaty, aby wzmocnić organizm od wewnątrz. Jeśli już złapało cię przeziębienie, odpowiednia dieta pomoże ci szybciej wrócić do zdrowia. Szpinak, cukinia, czerwona papryka. Te warzywa są nie tylko smaczne, ale również bogate w witaminy i minerały, które wspierają twoje ciało w walce z chorobą. Szpinak oprócz beta-karotenu dostarcza cennego żelaza, które jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Czerwona papryka to prawdziwa bomba witaminowa, zawiera więcej witaminy C niż cytrusy. Dodawaj ją do sałatek, dań jednogarnkowych czy sosów, aby zwiększyć swoją odporność. A co z białkiem? Podczas choroby twój organizm potrzebuje dodatkowej energii i budulca. Sięgaj po soczewicę, fasolę, wątróbkę, a także czerwone mięso. Są one bogate w białko oraz witaminy z grupy B, które wspierają produkcję energii i regenerację komórek. Orzechy, nasiona i pestki to z kolei źródła zdrowych tłuszczów omega-3, które działają przeciwzapalnie, wspierając ciało w walce z infekcjami. Twój układ odpornościowy potrzebuje energii. Aby organizm był gotowy do obrony przed wirusami, musisz dostarczać mu wystarczającą ilość kalorii. Kluczowa jest regularność posiłków. Jedz 5 mniejszych posiłków dziennie, w odstępach około 3 godzin. Dzięki temu twoje ciało będzie miało stały dopływ energii i składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego. Odpowiednie odżywienie to podstawa zdrowia, więc nie pomijaj żadnego posiłku, zwłaszcza w okresie wzmożonego ryzyka infekcji. Pamiętaj też o odpowiednim nawodnieniu. Picie od 1,5 do 2 litrów wody dziennie jest absolutnie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania twojego organizmu. Woda wspomaga usuwanie toksyn, nawilża błony śluzowe i pomaga w utrzymaniu prawidłowej temperatury ciała. Dla urozmaicenia możesz dodać do niej sok z malin lub czarnego bzu, które mają naturalne działanie przeciwwirusowe. A co powiesz na rozgrzewające herbaty? Z dodatkiem imbiru, cynamonu, goździków, miodu i cytryny będą działać kojąco na gardło, poprawią krążenie i wspomogą walkę z przeziębieniem. To doskonały sposób na rozgrzanie organizmu od środka w zimowe dni. Jeśli masz dzieci, to zwróć szczególną uwagę na ich dietę w okresie przeziębień. Fermentowane produkty mleczne, takie jak jogurty, kefiry czy maślanka, dostarczą im cennych probiotyków, które wspierają zdrowie ich jelit i odporność.
Warto też zadbać, aby regularnie spożywały owoce bogate w witaminę C, takie jak pomarańcze, mandarynki czy kiwi, które wzmacniają ich układ immunologiczny. Nie zapominaj o regularnych, zdrowych posiłkach, które dostarczą dzieciom energii potrzebnej do codziennego funkcjonowania i walki z infekcjami. Podsumowując, dzięki odpowiedniej diecie możesz w naturalny sposób wspierać swoją odporność i skutecznie przeciwdziałać przeziębieniom. Warto stawiać na naturalne produkty, pełne witamin i składników odżywczych, a unikać wysoko przetworzonej żywności, która może osłabiać organizm. Dbaj o swoje zdrowie, zaczynając od tego, co jesz, a twoje ciało będzie ci wdzięczne za wsparcie w walce z sezonowymi infekcjami.